Dziś otwieram tani, opłacany kalendarz z Rossmana. Powiem wam, że jest bardzo ciężki. To jest manufaktura piękna i z tej firmy otwieram już jeden kalendarz. Możecie zobaczyć go na kanale, natomiast to jest zupełnie inna zawartość. I zaczynam teraz dodawać po dwa filmy dziennie, więc możecie sobie zobaczyć odcinek z NYXem. 24 pełnowymiarowe produkty i to jeszcze na promocji. Zostawiam wam linka do tego filmu. Oczywiście zostawiam wam linka do kalendarzy, które znajduję właśnie na rewelacyjnych promocjach, okazjach. No i do sweterka, który mam na sobie, to co? Zaczynamy otwieranie. Kalendarz wygląda troszeczkę jak kostka Rubika i tutaj mamy pierwsze pudełeczko. A cena to 89,99 zł i mamy tutaj 24 produkty, więc wychodzi średnio za jedno okienko 3,75 zł. No i słuchajcie, dajcie znać, czy kupujecie kulę do kąpieli. No właśnie, nie powiedziałam, jaki to jest zapach. Zapach bardzo świeży. Zielona herbata. Jeżeli kupujecie kulę do kąpieli, to czy kupujecie pojedynczo, czy w zestawach i ile was to wychodzi? Bo moim zdaniem, jeżeli patrząc na cenę 3,75 za sztukę, to naprawdę jest mega opłacalnie. Dwójka różowiutka, zapach to malinka. I numer 3. Ja widziałam ogólnie kalendarze adwentowe z kulami. Zazwyczaj były one w mniejszej ilości, nie wiem, na przykład na 12 dni. Więc tutaj wychodzi super tanie za kulę, ale jeżeli macie ochotę, żebym przetestowała wam jeszcze jakieś inne kule, to dajcie znać. Tutaj kula nieco inna, taka jakby jaśniejsza. Wydaje mi się, że to będzie jabłuszko. W ogóle spoko też kalendarz, żeby sobie go ponownie wykorzystać, ponieważ jest taki fajny, zgrabny, ładna grafika. No i te pudełeczka, one się nie wyjmują, więc one sobie zostają w środku, spoko. Tutaj mamy produkt w kolorze niebieskim z czwartego okienka. Tutaj mamy zapach owocowy, bym powiedziała, że jagodowy i czas na piątkę. Dajcie znać, co w ogóle myślicie o dodawaniu filmów dwa dziennie. Będę tak się starać dodawać codziennie, żeby był na przykład jeden kalendarz z kosmetykami, a drugi na przykład jakiś inny, albo na przykład jeden 12-dniowy, albo jeden zestaw. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle, wiecie, z produktami, co się będzie jeszcze pojawiać na rynku. Tutaj mamy białą kulę. No i ta piąteczka to najbardziej mi przypasowała, ponieważ jest to coś bardzo, bardzo świeżego. Mamy tutaj limonkę. Dobra, no i szóstka, mikołajki. Zobaczmy, co będzie dalej. Tutaj się ukrywało. Staram się właśnie fajnie, delikatnie otwierać ten kalendarz adwentowy, żeby móc później go jakoś wykorzystać. Co w ogóle byście włożyli do środka tych pudełeczek? Zobaczcie, one są naprawdę dosyć spore, więc można by zrobić fajny, samodzielny kalendarz. Jeśli chodzi o te kule, zawierają one olejek z awokado i pestek winogron, a pomarańczowa kula to nic innego jak zapach mango. No i przechodzimy sobie teraz na drugą stronę. Tutaj znajduje się siódemeczka. Dobra. I co teraz będzie w siódemce? Czym nas zaskoczą? Ten kolor chyba już był. No totalnie jest to zapach jabłkowy, bardzo fajny. W ogóle sobie na dole zrobiłam taką szklaną miskę właśnie z tymi kulami. Pokażę wam później, jak to wygląda, jak przechowujecie kule. Ja sobie, słuchajcie, kupiłam w IKEA paterę na ciasto i właśnie tam trzymam swoje różne kule, pastylki musujące w łazience. Fajnie to wygląda, zawsze ludzie zwracają na to uwagę. I tutaj również mamy powtóreczkę, powącham, jak pachnie. Tak, tak, jest to limonka, ale bym powiedziała, że tutaj jest jeszcze dodatek jakiegoś innego owocka. No i 9. Nie no, powiem wam, że spoko kalendarz, bo tutaj przynajmniej jest też informacja, że to są kule do kąpieli, bo tamten, który wam pokazywałam wcześniejszy, to tam był napisany kalendarz kąpielowy. No to wiadomo, ktoś mógł sobie kupić, a tam jak się nie ma wanny, to jest trochę lipa. Numer 9 jest to niebieska kula, czyli mamy tutaj zapach żaden inny jak owocki jagodowe. Bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Natomiast jeśli chodzi o mnie, zaczynamy z 10. Ja nie jestem fanką takich sztucznych barwników. No jakieś takie, wiecie, bardziej naturalne, okej, okay, a ten niebieski, jak tak czytałam, to taki, no jest to kontrowersyjny. Dobra, i tutaj mamy kulę zieloną. Czym ona pachnie, ja sobie przypomnę. Ewidentnie jest to właśnie taki świeży zapach zielonej herbaty. Ja bym sobie to połączyła, te dwie kule. Limonka i zielona herbata i to byłoby połączenie idealne. W ogóle jak myślicie, czy te kule do wanny to się nadają jedna, czy więcej trzeba by dodać? Ja myślę, że jak się nalewa dużo wody, to można by i dwie.
Dobra, tutaj mam pomarańczowy. Aha, no i właśnie czytałam właśnie opinię a propos tego kalendarza, co ostatnio otwierałam z Manufaktury Piękna. I pisaliście, że mieliście w zeszłym roku, że byliście bardzo zadowoleni. I tutaj mamy kulę mango. Czas na 12 i zobaczcie, jak sobie szybciutko, zgrabniutko przeszliśmy do połowy kalendarza adwentowego. Ja bardzo lubię takie kalendarze, które się otwiera szybko i dynamicznie. I tutaj mamy kulę o zapachu malinowym, też bardzo mi się podoba. Numer 13. Czy będzie pechowe, czy szczęśliwe? Zobaczcie. Tutaj wszystkie produkty bardzo fajnie są zapakowane, nic się nie ukruszyło, więc to też jest jak najbardziej duży plus. I tutaj kula jagodowa. Numer 14 jest zaraz obok. A w środku znajduje się kula. Jak widzicie, no powtarzają się tutaj te zapachy, no niestety, no ale też lepiej mieć w sumie na przykład, uważam, dwa z tego samego zapachu, żeby sobie, tak jak mówiłam, połączyć i zrobić taką bardziej intensywną kąpiel. I tutaj mamy jabłuszko. Czas na okienko z numerem 15 i tutaj znajduje się kula w kolorze pomarańczowym, czyli nic innego jak mango. Tuż obok znajduje się, ajajaj, trochę mi się tu zerwało, 16. 16 to jest nasza słynna malinka. Powiem Wam, że chyba sobie zaraz zrobię jakiś deser malinowy, bo tak ten zapach mi się spodobał. A akurat mam maliny w zamrażalniku. I czas na 17. Tutaj jest zielona. W sumie zielona herbata z malinami też by mi pasowała. Ja w ogóle jak byłam ostatnio w Azji, to sobie kupiłam herbatę, słuchajcie, zieloną, ale taką prawdziwą, że jak się ją zaparza, to normalnie całe są liście wielkie, nie takie, wiecie, susz mały. Z litchi. Jak to w ogóle pachnie. Jak komuś daje to spróbować, wszyscy są zakochani, a ja mówię, czemu ja kupiłam tylko jedno pakowanie? Babka chciała mi sprzedać w ogóle pół kilo tej herbaty. Mówię, nie no, bez przesady, nie wypiję tyle, ale szybko schodzi. No i tutaj mamy limonkową herbatkę. Nie, no już powiedziałam limonkowa herbatka, to po prostu te kule będą musiały być połączone. No. Przechodzimy na drugą stronę, numer 19. No taki kalendarz troszeczkę do pogadania, bo są właśnie te produkty powtórkowe, więc przy okazji tutaj mogę Wam też podziękować za podpowiedzi, jakie kalendarze adwentowe się trafiają, bo pozamawiałam naprawdę fajne nowości, będą opłacalne rzeczy. Tutaj mamy kulę jabłuszkową i czas na pudełko z numerem 20. Tutaj znajduje się zapach mango. Dajcie znać, czy byście się skusili na taki kalendarz właśnie ze względu na tak dużą ilość powtórek. Czy Was to nie odstrasza? No moim zdaniem chyba to jest jednak na plus. I 21. I czy w ogóle używacie regularnie kul do kąpieli? A może robicie sami? Bo kiedyś wiem, że była taka moda, że się robiło, nie wiem, chyba z sody. I tutaj mamy herbatkową kulę. I teraz jest, chciałam powiedzieć, odcinek. Okienko 22. Czyli już ostatki, że tak powiem. Znajduje się tutaj nasza limonka, numer 23 z liskiem. Spoko byłoby, jakby zrobili na ostatnie pudełko jakąś niespodziankę, jakieś zaskoczenie, ale ciekawe, czy tak się wydarzy, czy nie. Tutaj mamy malinę, więc w sumie to byłby, to jest dobry odcinek dzisiaj, żeby zrobić właśnie jako drugi. Bo jakbym tak wstawiła tylko ten z kulami, to mógłby być taki niedosyt i byście chcieli zobaczyć coś jeszcze. A że tutaj szybko się otwiera, to myślę, że macie akurat czas na zobaczenie czegoś innego, czegoś makijażowego. Dobra, 24. Czas, chwila prawdy. No, nie, już zobaczyłam sorki za Facebooka, nie wyciszyłam. Myślałam, że będzie coś innego, ale jak już tak zobaczyłam kątem oka, że mamy tutaj kolorek niebieski, to wiedziałam, że jest to jagodowa kula. No i właśnie tutaj mamy opis tych produktów, więc jeżeli ktoś by był zainteresowany, no to skład każdej z nich jest. I oto cała zawartość tego kalendarza. Uważam, że 3,75 za kulę to bardzo spoko cena. No i patrzcie, ile tego jest. Czekam na opinię, co myślicie o tym kalendarzu. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Dzisiaj takie jakieś rymy. Zobaczcie sobie koniecznie odcinek z tego samego producenta, Manufaktura Piękna. No i odcinek, który dzisiaj dodałam, nadróbcie zaległości, tutaj z boku Wam się wyświetlają. Dzięki, buźka i do jutra, pa, pa.